Pięściarze z całego Śląska, a nawet Opoczna czy Krakowa przyjechali do naszego miasta, by upamiętnić zmarłego 2 lata temu Józefa Maczugę. Na drugi memoriał jego imienia zaprosił Piosek Team Mysłowice. Większość zawodników jakby była zżyta z trenerem po prostu świętej pamięci Józefem Maczugą. I to jest ważne i fajnie po prostu, że to jakby udało się zorganizować drugą po prostu edycję, żeby po prostu uczcić pamięć wybitnego po prostu trenera i też zawodnika. Józef Maczuga był mistrzem Polski w boksie, trenerem i założycielem sekcji bokserskiej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mysłowicach. Zmarł 2 lata temu po ciężkiej chorobie. Pierwszy memoriał jego imienia miał miejsce w ubiegłym roku na mysłowickim rynku. Udało się go zorganizować mimo pandemii. W tym roku, choć również nie obyło się bez problemów, pięściarze znów stanęli w ringu, by oddać cześć Józefowi Maczudze. Zmienialiśmy 3 razy swoje karty z walkami, bo dużo zawodników odpadało, tu choroby, tu jakaś kontuzja, tu coś, no ale dopięliśmy i są walki. 6 listopada w hali Mosiru przy ulicy Bończyka odbyły się walki pokazowe i punktowane w różnych kategoriach wiekowych i wagowych. Co ważne, takie imprezy są sędziowane podobnie do zawodowych walk bokserskich. Różnice są w szczegółach, typu w ilościach na przykład nokautów w jednej rundzie, w walkach. W dwoksie olimpijskim jesteśmy podzieleni gdzieś tam na te kategorie wiekowe i młodsi adepci no, nie powinni mieć więcej niż 2 na przykład knockdowny w jednej rundzie. W boksie zawodowym no, jest tam raczej jest to kwestia umowna. No, są też umowne, jeżeli chodzi o kwestie wag. Tutaj mamy stricte ustawione różne kategorie wagowe. A w boksie zawodowym kategorie wagowe też są ustawiane, można powiedzieć, indywidualnie. W wydarzeniu wzięło udział 80 zawodników z klubów bokserskich w całym kraju. Imprezę swoją obecnością uświetnili znani pięściarze, m.in. Kamil Młodziński, Grzegorz Proksa czy Andrzej Jałowiecki. Jest bardzo wiele zawodniczek i zawodników, którzy przyjechali tutaj dzisiaj, żeby sprawdzić swoją sportową formę. Bardzo cieszę się, że to drugi memoriał, ale już tak mocno obsadzony sportowo. Liczę na to, że przyszły rok będzie jeszcze ciekawszy. Memoriał Józefa Maczugi to kolejne cykliczne wydarzenie w naszym mieście. Od lat sportowymi memoriałami mysłowiczanie upamiętniają już Jerzego Chromika i Stanisława Padlewskiego.